Po co niszczyć własne tory? W czasie II wojny światowej kolej była podstawą przy przewożeniu ciężkich ładunków na dalekie odległości. Transportowano nią wszystkie dobra potrzebne do prowadzenia wojny. Niemcy, wycofując się z zajętych terenów, zdawali sobie sprawę z tego, iż zniszczenie torów doprowadzi do spowolnienia ruchu wojsk przeciwnika. W zakładach Kruppa wyprodukowano więc pług, który zamontowano na platformie kolejowej, ciągniętej przez jedną lub dwie lokomotywy. Urządzenie nazwano Schienenwolf lub Schwellenpflug. Wilk kolejowy lub pług pokładowy. Hak opuszczano pomiędzy szyny i rozrywano nim podkłady kolejowe. Urządzenie stosowano na froncie wschodnim, gdyż Rosjanie używali praktycznie tylko podkładów drewnianych. Prędkość wynosiła około 10 km na godzinę. Nie ma dokładnych danych, ile ich właściwie wyprodukowano.